Z dniem 1 stycznia 2015 roku Ekologiczny Związek Gmin Działdowszczyzna zgodnie z uchwałą utrzymania czystości i porządku w gminach przejmuje obowiązek zagospodarowania odpadów z nieruchomości niezamieszkałych wytwarzających odpady komunalne. Co to są za nieruchomości? Są to wszelkiego rodzaju zakłady pracy, które w swojej części administracyjnej czy socjalnej wytwarzają odpady komunalne. Są to instytucje, placówki handlowo-usługowe, czy też szkoły, przedszkola. Te wszystkie zakłady pracy do tej pory nie były objęte tym systemem gospodarki odpadami. Z dniem 1 stycznia, jak powiedziałem, Związek podjął wcześniej stosowne uchwały, które określają deklarację. Tą deklarację wszyscy właściciele tych nieruchomości niezamieszkałych, a wytwarzających odpady powinni złożyć do Związku do 25 listopada. W tej deklaracji zakłady określają ilość pojemników do odbioru, określają stawkę, która jest określona w odrębnej uchwale Związku, a tym samym określają, ile będą płaciły za odbieranie i zagospodarowanie odpadów. W uchwale o częstotliwości odbiorów również jest określone, w jakich terminach będą odbierane te odpady. Dlatego też zwracam się do wszystkich właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, aby do 1 stycznia po pierwsze uregulowały swoje zobowiązania wobec tych jednostek, które je w tej chwili obsługują i uregulowały w tym zakresie zakres świadczonej usługi, by od 1 stycznia być objęty tym nowym systemem. Natomiast żeby do 25 listopada tego roku złożyły te deklaracje. W przypadku takim, gdzie właściciel uznaje tej nieruchomości, że nie wytwarza odpadów komunalnych, powinien do związku się zgłosić i wtedy złożyć deklarację zerową. Deklarację można pobrać ze strony internetowej związku, jak i również apeluję do Państwa, żebyście wchodząc na nasz adres naszej strony www.działdowszczyzna.bip.net.pl weszli w zakładkę System Gospodarki Odpadami i tam będą wszystkie uchwały, a więc będą uchwały o częstotliwości odpadów, będzie deklaracja, będzie również stawki, które będą obowiązywały za ten odbiór i unieszkodliwienie odpadów. Jeżeli nie chcecie Państwo skorzystać ze strony internetowej związku, to takie informacje można uzyskać i pobrać deklaracje w naszych biurach w Działdowie na ulicy Przemysłowej 61 bądź w Działdowie na ulicy Osiedleńczej 3A. Można również wcześniej kontaktować się telefonicznie z pracownikami naszego związku i oni udzielą wszelkich informacji na temat wypełnienia deklaracji, złożenia deklaracji i funkcjonowania tego systemu z dniem 1 stycznia. Ogłosiliśmy w tej chwili już nowy przetarg, który będzie dotyczył wszystkich nieruchomości z dniem 1 stycznia. Przedsiębiorcy, którzy zostaną wyłonieni w drodze przetargu, będą obsługiwali wszystkie zakłady pracy, jak i nieruchomości zamieszkałe, czyli wszystkich właścicieli domków jednorodzinnych czy w zabudowie wielorodzinnej.